Nie jest bowiem tajemnicą, że Krzysztof Mróz posiada wielkie wsparcie w osobie Adama Lipińskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości i ministra w kancelarii Beaty Szydło, odpowiedzialnego za kontakty z parlamentem. Były radny, obecnie senator RP, od 19 listopada piastuje funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu. Akurat dla mnie to oznacza więcej pracy, będąc wiceprzewodniczącym Komisji Finansów i Budżetów. Natomiast no jest to komisja o tyle istotna i ważna, że te wszystkie sprawy finansowe przechodzą przez tą komisję. Krzysztof Mróz, jak twierdzi, dzięki pracy w Komisji Finansów i Budżetu będzie miał duży wpływ na przekazywanie środków finansowych na nasz region. Te sprawy związane z budżetem, łatwiej jest w tej komisji walczyć o jakieś sprawy regionalne, czy tak zwane poprawki regionalne, będąc w tej komisji. Natomiast to jest perspektywa bardziej przyszłego roku, dlatego że budżet tego roku już jest złożony i na przyszły rok, jeżeli będą jakiekolwiek korekty w budżecie, to one będą dotyczyły tych takich spraw niezwiązanych ze sprawami lokalnymi, ale będą dotyczyły tych sztandarowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Senator Krzysztof Mróz będzie pracować także w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.